witamy wszystkich serdecznie z Hanoweru. Przede mną stoi Chris, świeżutko upieczony mistrz Europy w Need for Speed Carbon. Powiedz mi, jakie to uczucie? No w ogóle jak to brzmi? Nie, ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. To znaczy, ten wyścig w ogóle był cały jakiś taki nierealny. A już to, że pod sam koniec udało mi się go wyprzedzić, to jest... To chyba miałem największe emocje po prostu w życiu. Już nie myślę o mojej rodzinie, która przed monitorem być może wykorkowała, no nie wiem. Po prostu wariactwo, ale bardzo się cieszę. Nie mogę w to uwierzyć. Muszę ochłonąć teraz. Byliśmy tam z tobą, obserwowałem razem z Januszem, który tu filmuje cały wyścig. Stefan startował z drabinki przegranych, więc musiał wygrać z tobą dwa pojedynki. Pierwszy przegrałeś. Powiedz, co cię zmotywowało przed drugą serią? To znaczy, w ogóle ze Stefanem, ja miałem go w swojej drabince, więc już wcześniej mieliśmy pojedynek i wtedy wygrałem 3-1. Natomiast no, teraz miałem taki komfort, że mogę przegrać dwa razy, prawda? No i ten pierwszy mecz najpierw chciałem tak się trochę uspokajać i generalnie nabrać tak sił i koncentracji przed późniejszym. Chociaż oczywiście walczyłem, ale no, przegrałem 3-0. Nie przejąłem się, starałem się nadal myśleć o tym, co będzie dalej. No i potem fajnie zaczęto North Broadway. Cieszyłem się, że całkiem się to udało pojechać. No potem wielki pech, że nie pojechał Stefano Ocean View. Chociaż no, wydaje mi się, że akurat na Ocean View mieliśmy równe szanse, ale tak się złożyło. No trudno, było 2-0 dla mnie. No potem Brook Street, akurat no, jestem ciut tam słabszy od Stefano, muszę to przyznać. Już nawet nie o to chodzi, że robiłem błędy, ale on naprawdę tam świetnie gra i tak myślałem, że tam przegram. Następna mapa Skyline, no to po prostu jest jedna wielka loteria. No. Właściwie obaj kręciliśmy chyba podobne czasy, no wyszło jak wyszło. A ostatnie Nice versus Keyway to już... Ja powiem tylko, że na ostatniej mapie Stefan cały czas prowadził, co jakiś czas każdy z was robił drobne błędy. I na czwartym okrążeniu, no nie wiem ile, 3 zakręty przed końcem udało ci się go wyprzedzić. Co się wtedy działo w tobie, że wytrzymałeś do końca i wygrałeś? Znaczy na University Way w ogóle pierwsze 2 okrążenia to tak od czasu do czasu obaj chyba robiliśmy drobne błędy, więc dystans był cały czas taki sam. Na trzecim okrążeniu wreszcie dobrze mi wyszedł, pewna szykana wyszła mi dobrze i czułem, że kurczę, to jeszcze jest, nie odpuszczam do końca. No i w tym czwartym okrążeniu właśnie na tej szykanie udało mi się go dogonić, potem na zakręcie wyprzedzić, a jak już się to tak unormowało po tej ostatniej 180, już wiedziałem, że będzie prowadzenie do mety, w tym momencie nagle serce zaczęło po prostu tak walić jak potem. No emocje wtedy po prostu były niesamowite. No. Myślałem, byle dojechać do mety, nie zrobić błędu. Super. Słuchaj, chciałbym, żebyś jeszcze powiedział nam parę słów o organizacji tutaj turnieju. Jak to oceniasz? Czy było coś, co ci się nie podobało? Co ci przeszkadzało, a co jest jak najbardziej na plus? Znaczy ECG to jest w ogóle drugi ECG, na którym jestem. Jak zwykle jest to dla mnie wzór po prostu turniejowy. Wszystko jest perfekcyjnie zorganizowane, wszystko jest dobrze porozmieszczane, jest widownia, dobre prowadzenie. Może w 2005 na przykład były 2 telebimy i była kurtyna, dzięki czemu można było oglądać też mecze CS-a. Natomiast w tym roku z kolei jest fantastyczne jedzenie i obiady i kolacje były bardzo jak najbardziej. Komputery może dla Need for Speed Carbon, no to jest jednak bardzo wymagająca gra i te Radeony X1700, co tu były, no niestety nie pozwoliły na puszczenie tego w max detalach, czy chociażby wysokich. Tak. Trzeba było część opcji powłączać, ale nie było tak źle, dało się grać. Dobrze, bardzo ci dziękuję za ten krótki wywiad. Jeszcze raz wielkie gratulacje. No i mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy na HLC. No, zobaczymy. Dzięki.